Dzień dobry Państwu, tu kanał Balszoj, nadajemy 65. numer lotniczego przeglądu tygodnia, który upłynie zapewne pod znakiem Brytyjskiego Lotnictwa Wojskowego. Ale nie uprzedzajmy faktów, ponieważ na świecie dzieje się sporo. Tradycyjnie już skupiamy się w lotniczym przeglądzie tygodnia na doniesieniach z tematyki lotnictwa wojskowego, więc raczej o katastrofie w Brazylii niczego nie znajdziecie, ale myślę, że i tak będzie. Ciekawie, w końcu, pomimo trwających igrzysk olimpijskich, trwa wojna, która w oczach naszych krajowych komentatorów już zakończyła się zwycięstwem jednej ze stron, ale końca owej wojny nie widać, podobnie jak tego zwycięstwa, bo obie strony mają swoje. Sukcesy i porażki. Problem polega na tym, że w sukcesy jednych chcemy wierzyć bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a nawet mamy bardzo niebezpieczną tendencję do ich wyolbrzymiania, a o sukcesach drugich mówimy z pogardą. No cóż, taki to już nasz los. Dzisiaj będziemy zaglądać zarówno na Ukrainę, jak również do Rosji, ale sporo miejsca spędzimy też w Wielkiej Brytanii i w brytyjskiej wspólnocie narodów, do której zalicza się oczywiście również Australia. Będą oczywiście również wasze ulubione pokazy lotnicze nad cieśniną tajwańską i jeszcze coś, ale to już wyjdzie w praniu, jak to się mówi się. No i oczywiście będzie też tradycyjny przegląd wiadomości z kraju. 4 sierpnia 2024 roku Ukraina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski wziął udział w oficjalnej prezentacji nowych samolotów wielozadaniowych, które zostały przekazane Ukraińcom. Mowa oczywiście o F-16. W atmosferze ogólnego święta, związanego z dostawą nowych zachodnich maszyn, sprytnie pominięto problemy, z którymi borykają się ukraińskie siły powietrzne, a które powinny Ukraińców martwić. O wątkach z tym związanych na kanale pojawił się osobny materiał do zapoznania się, z którym serdecznie Państwa zapraszam, tym bardziej, że odkłamuje on nieco rzeczywistość. Tak czy inaczej, Ukraińcy dysponują obecnie co najmniej kilkoma lotnymi samolotami F-16, a także pewną ilością maszyn pozbawionych cech lotnych, które mają być wykorzystywane jako pomoce naukowe, magazyny części zamiennych oraz wabiki dla rosyjskich ataków. Samoloty ukraińskie, wbrew oczekiwaniom niektórych, nie otrzymały pikselowego kamuflażu, który prezentowałby się bardzo efektywnie, a szkoda, bo samoloty w barwach ukraińskich szybko staną się jednym z najbardziej popularnych tematów wśród modelarzy lotniczych. W ciągu najbliższych kilku miesięcy samoloty dostarczane na Ukrainę i przekazane ukraińskiemu lotnictwu będą wykorzystane głównie do prowadzenia operacji pomocniczych, polegających m.in. na zwalczaniu rosyjskich dronów i amunicji krążącej. 5 sierpnia 2024 roku Stany Zjednoczone. Dowództwo amerykańskich sił powietrznych poinformowało, że w związku z eskalacją działań bojowych prowadzonych na terenie Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do zaostrzenia się sytuacji międzynarodowej na skutek działań Izraela i Iranu, skierowane zostaną tam dodatkowe siły lotnicze. Zgodnie z zapowiedziami władz amerykańskich, podstawą amerykańskiego kontyngentu na terenie Bliskiego Wschodu, którego zadaniem będzie niedopuszczenie do dalszej eskalacji konfliktu, Konfliktu i wybuchu kolejnej pełnoskalowej wojny w tym rejonie, będą samoloty wielozadaniowe piątej generacji F-22 Raptor. Aktualnie nie wiadomo jeszcze, który z amerykańskich dywizjonów zostanie skierowany na Bliski Wschód, gdzie pojawiły się już amerykańskie okręty wojenne i lotniskowce, których załogi mają śledzić działania prowadzone przez obie strony. Doniesienia w kwestii wykorzystania samolotów F-22 na Bliskim Wschodzie pochodzą z amerykańskiej prasy, która powołuje się na źródła związane z Air Force and Space Magazine, będący jednym z głównych organów prasowych amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Trudno powiedzieć, kiedy można spodziewać się skierowania pierwszych Raptorów do baz na terenie Jordanii, wykorzystywanych przez Stany Zjednoczone, gdzie już teraz stacjonuje kilka amerykańskich jednostek lotniczych, ale wiele wskazuje na to, że nastąpi to szybciej niż później. 6 sierpnia 2024 roku: Hiszpania. Zgodnie z doniesieniami bułgarskiego serwisu bulgariamilitary.com. Na terenie rumuńskiej bazy, której nazwa jest dla mnie prawdziwym łamańcem językowym, Michael Koal Koalniceanu, chyba się udało, od 3 sierpnia stacjonuje około 150 członków personelu naziemnego i technicznego odpowiedzialnego za obsługę ośmiu hiszpańskich samolotów wielozadaniowych FA-18A+, uczestniczących w misji NATO Black Sea Air Policing. Hiszpański zespół uczestniczący w działaniach nad Morzem Czarnym pozostanie w sojuszniczej Rumunii do grudnia bieżącego roku, gdy jego obowiązki przejmą zespoły z innych państw natowskich. 6 sierpnia 2024 roku Stany Zjednoczone. Amerykańskie dowództwo Sił Powietrznych w porozumieniu z Pentagonem i władzami australijskimi poszukuje lokalizacji dla nowych baz na terenie Pacyfiku. Jednym z długofalowych celów amerykańskiej polityki jest zwiększenie obecności wojskowej USA w rejonie Indo-Pacyfiku, gdzie największym zagrożeniem dla pokoju pozostają w opinii Stanów Zjednoczonych Chiny, natomiast w opinii Chin największym zagrożeniem pozostaje Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Aktualnie Amerykanie przewidują, że nowe bazy mają zostać rozmieszczone na terenie wysp. Kokosowych. Takie ulokowanie nowej bazy lotniczej wykorzystywanej przez amerykańskie lotnictwo pozwoliłoby na śledzenie chińskich transportów ropy. US Navy pozytywnie zaopiniowała propozycję stworzenia nowych baz na terenie wysp kokosowych. Pozostaje tylko czekać, jak do sprawy odniosą się ci, którzy w sumie powinni być tą kwestią najbardziej zainteresowani czyli Australijczycy. No, bo chyba nikt nie wątpi w to, że Australijczycy zostaną zapytani o zdanie i to do nich będzie należało ostatnie słowo w tej sprawie. Przecież są niepodległym państwem i mogą powiedzieć nie, jeśli coś nie będzie spełniało ich interesu narodowego. Mogą, prawda? 7 sierpnia 2024 roku: Pakistan. Pozostajemy w Azji, gdzie coraz większym zainteresowaniem ze strony specjalistów cieszą się doniesienia amerykańskich mediów branżowych na temat rosnącej w szybkim tempie floty powietrznej Pakistanu, który po ochłodzeniu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi coraz bardziej zbliża się wojskowo i politycznie do Chin. Chiny zaś miały wyrazić zgodę na sprzedaż lotnictwu pakistańskiemu nowych samolotów wielozadaniowych piątej generacji FC-31, znanych także jako J-31. FC-31 jest po prostu oznaczeniem eksportowym. Według amerykańskich mediów branżowych, pakistańskie media poinformowały, czego niestety nie sprawdziłem, bo Urdu nie jest moją najmocniejszą stroną, że na terenie Chin rozpoczęło się już szkolenie pierwszej grupy pakistańskiego personelu latającego na samolotach FC-31, które już wkrótce mają zacząć trafiać do Pakistanu. Pakistan będzie tym samym pierwszym zagranicznym użytkownikiem samolotów wielozadaniowych J-31, które budzą spore zainteresowanie zachodnich mediów. W przypadku mediów amerykańskich panuje wrażenie, że jest to w pełni zrealizowany i udany projekt samolotu wielozadaniowego piątej generacji, który może dorównywać amerykańskim odpowiednikom. Natomiast w Polsce generalnie panuje przeświadczenie, że J-31 jest wydmuszką i nie lata. Zastanawiam się, czemu bardziej wierzę doniesieniom mediów amerykańskich, ale to zapewne dlatego, że jestem ruskim agentem, a także agentem Tuska i Putina. 7 sierpnia 2024 roku Indie. W czasie, gdy Pakistan wprowadza na swoje wyposażenie nowe samoloty wielozadaniowe produkcji chińskiej, Indie borykają się z kolejnymi problemami z realizacją rodzimego programu budowy lekkiego samolotu bojowego. LCA Mark 1A, którego ostateczne wprowadzenie zostało opóźnione o kolejnych kilka miesięcy. Ze względu na kolejne problemy z samolotami LCA Mark 1A, władze indyjskie zdecydowały się na podjęcie zakupu kolejnych samolotów wielozadaniowych produkcji francuskiej, czyli Rafale. Decyzja podjęta przez władze w New Delhi została już określona mianem Panicznej przez amerykańskie media branżowe, które zaczynają określać samoloty Rafal wykorzystywane przez Hindusów mianem Panic Fighter. Określenie to przylgnęło m.in. do samolotów myśliwskich projektowanych w pośpiechu przed wybuchem II wojny światowej do walki z lotnictwem niemieckim. Pozwala to na wyrobienie sobie opinii na temat nastrojów panujących w Indiach. 7 sierpnia 2024 roku, Wielka Brytania. Zgodnie z doniesieniami płynącymi z ogarniętych zamieszkami wysp brytyjskich, tamtejszy przemysł lotniczy zakończył jeden z pierwszych etapów prac nad budową nowych samolotów wielozadaniowych. Zgodnie z owymi doniesieniami, Brytyjczycy zakończyli już prace projektowe i obecnie gotowi są do rozpoczęcia prac nad demonstratorem technologii. Do doniesień tych należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie, gdyż w ostatnich latach firma BAE Systems, odpowiedzialna za prowadzenie prac projektowych nad nową brytyjską maszyną bojową, nie miała zbyt wielu okazji do pochwalenia się sukcesami. O tym, że prace projektowe realizowane wspólnie z podmiotami zagranicznymi są na bardzo zaawansowanym etapie, wspominaliśmy już w jednym z poprzednich wydań lotniczego przeglądu tygodnia, ale nie sposób odnieść wrażenia, że coś tu nie gra, bo Brytyjczycy i współpracujące z nimi podmioty zagraniczne deklarowały, że faza projektowa nie dobiegła jeszcze końca i chętni do udziału w programie mogą się jeszcze zgłaszać do udziału w całym projekcie. 8 sierpnia 2024 roku Ukraina. Ukraińskie siły zbrojne zgłosiły zestrzelenie rosyjskiego samolotu wielozadaniowego Suchoj Su-35, do którego zestrzelenia miało dojść w rejonie Kurska. O zestrzeleniu miał poinformować kanał telegramowy pałkownik GS, a zdaniem niektórych ukraińskich dziennikarzy samoloty uderzeniowe miały zostać wycofane z frontu. Problem polega na tym, że Su-35 nie jest samolotem uderzeniowym, tylko maszyną wykorzystywaną do wywalczania przewagi powietrznej i zwalczania maszyn nieprzyjaciela w powietrzu. Ilia Tumanow, który prowadzi telegramowy kanał Fighter Bomber, a który określany jest przez Ukraińców jako kremlowski propagandysta, chyba tylko po to, by go uwiarygodnić, nie potwierdził rzekomego zestrzelenia Su-35, stwierdził natomiast, że lotnictwo rosyjskie na odcinku kurskim ma prowadzić działania opóźniające. Cokolwiek mogłoby to oznaczać. 8 sierpnia 2024 roku Tajwan. Tajwańskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w ciągu ostatnich dni, to znaczy między godziną 6 rano we wtorek, a 6 rano w środę, byli w stanie namierzyć co najmniej 36 chińskich samolotów wielozadaniowych i bojowych, z czego około 31 maszyn miało dokonać przekroczenia środka cieśniny tajwańskiej na północy, w centrum odcinku południowo-zachodnim i południowo-wschodnim, wdzierając się na kilkadziesiąt kilometrów w głąb strefy identyfikacji celów dla obrony przeciwlotniczej Tajwanu. Chińczycy robią swoje. I nie przejmują się tym, że Amerykanie deklarują daleko idącą pomoc wojskową dla Tajwanu. Nie wiadomo nadal nic na temat jakichś prób przeciwdziałania ze strony lotnictwa tajwańskiego, które najprawdopodobniej czeka na dostawy nowych samolotów produkcji amerykańskiej, m.in. F-16 Viper. Oby dotarły w porę i oby okazało się, że nadal robią różnicę w przypadku potencjalnego starcia. 8 sierpnia 2024 roku Australia. Australijskie władze poinformowały, że Chińczycy śledzili przebieg zakończonych niedawno ćwiczeń na terenie Australii, podczas których sprawdzano m.in. możliwości do tzw. gorącego tankowania F-35. Polega to na uzupełnianiu paliwa w zbiornikach wewnętrznych samolotu w trakcie, gdy silnik maszyny jest włączony. Podobną procedurę podczas rozgrywających się na terenie Australii ćwiczeń realizowano także na samolotach F-22 Raptor należących do amerykańskich sił powietrznych. Operacje uzupełniania paliwa i przywracania gotowości do lotu w trybie pilnym trenowano między innymi na terenie australijskiej bazy Base Curtin. 9 sierpnia 2024 roku Wielka Brytania, brytyjski 617 Dywizjon stacjonujący na terenie bazy Marham w Zjednoczonym Królestwie, został pierwszą jednostką wchodzącą w skład Royal Air Force, która korzysta z samolotów wielozadaniowych F-35B i która została przydzielona do udziału w operacji NATO Air Policing. Zgodnie z doniesieniami płynącymi z Wielkiej Brytanii, Piloci 617 Dywizjonu zostaną w najbliższym czasie skierowani do udziału w operacjach na terenie Islandii, gdzie będą uczestniczyli w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej Islandii, jak również obszarów arktycznych. Zgodnie z deklaracjami dowództwa NATO, brytyjski Dywizjon będzie uczestniczył w zwiększeniu zdolności do realizacji nadzoru obszaru powietrznego i przechwytywania ewentualnych celów. Pojawiających się w pobliżu Islandii zgodnie z obowiązującymi w czasie pokoju wytycznymi. Skierowanie brytyjskich samolotów na Islandię jest tym istotniejsze, iż jest to pierwsza taka misja brytyjskiego lotnictwa wojskowego od 2019 roku. A teraz już pora na cotygodniowy przegląd wydarzeń z kraju, w którym bohatersko zmagamy się z problemami nieznanymi w żadnym innym kraju. A w którym większości z nas za miskę ryżu harować na prywaciarza przyszło. A zresztą to i tak nieważne, bo przecież i tak jesteśmy największym mocarstwem świata, a w ogóle najbogatszym państwem, które stać na wszystko. A że na kredyt? Kto o tym pamięta? Chyba tylko złośliwcy. Dla odmiany dzisiaj będzie o kilku sprawach, które w naszym kraju naprawdę pozytywnie wyglądają. Natomiast zaczynamy niestety wiadomością z tak zwanej. Żałobnej karty. 4 sierpnia 2024 roku Bydgoszcz zmarł, major pilot Donat Iwanicki, urodzony w 1946 roku w Brześciu nad Bugiem. Do Polski wrócił w 1956 roku jako repatriant. W 1969 roku trafił do 3. Pomorskiego Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy. W 1970 roku skierowano go do 8. Pułku Lotnictwa Szturmowego w Mirosławcu. Tam uzyskał pilot pilota pierwszej klasy. Był dowódcą klucza i instruktorem we wszystkich warunkach atmosferycznych. Należał do elitarnego zespołu pokazowego Cyrk Mazura. Brał udział w licznych pokazach i ćwiczeniach Układu Warszawskiego na terenie PRL i państw sąsiednich. Chciał Poświęcić się całkowicie kunsztowi pilotażu. Ze służby w lotnictwie odszedł w 1984 roku w stopniu majora. Wcześniej wielokrotnie odmawiał skierowania go na dodatkowe studia i kursy w Warszawie i w Moskwie. Pogrzeb majora Iwanickiego odbył się 8 sierpnia 2024 roku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wiślanej w Bydgoszczy. Rodzinie i bliskim zmarłego. Przesyłamy serdeczne kondolencje. 5 sierpnia 2024 roku Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej, podpisało umowę offsetową z GE Aerospace, która powiązana jest z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców wielozadaniowych AH64E, Apache, Guardian. Umowa została podpisana z producentem silników wykorzystywanych w amerykańskich śmigłowcach. W realizację Umowy zaangażowane zostały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 Spółka Akcyjna w Dęblinie oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Jest to bardzo dobra wiadomość. Na podstawie umowy offsetowej zakłady WZL-1 będą zapewniać licencjonowaną obsługę silników T700, CT7 w które będą wyposażone śmigłowce Apache, jak również śmigłowce Sikorski S-70 i Blackhawk i AW-149 oraz AW-101 firmy Leonardo, eksploatowane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. VAT będzie zarządzać szkoleniami, w tym szkoleniami w zakresie obsługi silników T700CT7 dla polskich techników, personelu wojskowego oraz pracowników WZL1, którzy będą obsługiwać flotę śmigłowców polskich sił zbrojnych, jak również przygotowywać przyszły personel techniczny dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisana umowa otwiera również drogę dla przyszłej współpracy w Polsce w zakresie Wykorzystania silników wojskowych firmy GE Aerospace, takich jak F-110, F-414 i F-404. 7 sierpnia, gdynia i kolejna bardzo dobra wiadomość: pierwsze polskie załogi samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW zakończyły szkolenie i są gotowe do rozpoczęcia operacji. Samoloty zostały przekazane 43. Bazie Lotnictwa Morskiego. Według przekazanych przez Polski Resort Obrony Narodowej informacji, obydwa Saaby 340 AEW już we wrześniu powinny osiągnąć gotowość operacyjną. Wtedy też rozpoczną realizowanie zadań zarówno na rzecz Wojska Polskiego, jak również Sił Sojuszniczych. Samoloty używane przez Polskę to maszyny używane, wykorzystywane wcześniej przez Szwecję. Wartość zakupu dwóch samolotów to około 52 miliony euro. 9 sierpnia 2024 roku Warszawa. Na terenie warszawskiego lotniska Warszawa-Babice odbyło się ćwiczenie z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca Sikorski Black Hawk. W ćwiczeniu uczestniczyli także przedstawiciele Straży Pożarnej, a jego celem było doskonalenie zdolności do współpracy pomiędzy jednostkami gaśniczymi i policyjnym śmigłowcem wykorzystującym tzw. Bambi Bucket, czyli zbiornik przeznaczony do gaszenia pożarów. Policyjne śmigłowce Black Hawk z Polski wykorzystywały też zbiorniki już wielokrotnie, m.in. podczas walki z pożarami na terenie Czech. 10 sierpnia 2024 roku Łask. Dobiegło końca wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenie, w trakcie którego wykorzystywano na dużą skalę samoloty F-16 stacjonujące w łasku. W ćwiczeniu brali udział także Amerykanie, którzy również bazowali w łasku. Jak podkreślił Sztab Generalny Wojska Polskiego, celem ćwiczenia jest zwiększenie interoperacyjności między siłami powietrznymi Polski i Stanów Zjednoczonych. Wspólne ćwiczenia z Amerykanami. Realizowane są od 2012 roku i stanowią istotny element dwustronnej współpracy wojskowej. 10 sierpnia 2024 roku Dęblin. Dobre wieści dla wszystkich miłośników C130, do których i ja się zaliczam. Podobnie jak dla wszystkich miłośników Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, do którego trafił nowy eksponat. I to jaki? C-130E Herkules Polskich Sił Powietrznych, jeden z tych dostarczonych w 2010 roku. Eksponat będzie do zobaczenia w Dęblińskim Muzeum od 13 sierpnia. Będzie to jednocześnie największy spośród wszystkich zaprezentowanych na terenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie statków powietrznych. Samolot będzie można oglądać. I zwiedzać od wtorku 13 sierpnia, a jego oficjalne przekazanie nastąpi dzień wcześniej, 12 sierpnia o godzinie 10:00. Wszystkich zainteresowanych polskimi Herkulesami zapraszam do zapoznania się z osobnym materiałem na kanale. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim widzom wspierającym, którzy swoimi wpłatami umożliwiają mi prowadzenie dalszej działalności i pomagają na przykład w sytuacji gdy YouTube i jego algorytm zrobi mi psikusa. Chciałbym także zaprosić Państwa na kolejne materiały, które powinny pojawić się na kanale już wkrótce. A jeżeli chcecie dołączyć do szlachetnego grona widzów wspierających, to możecie to zrobić za pośrednictwem patronita YouTube'a, a także wirtualnej kawy, do których linki znajdują się w opisie. Kanał możecie znaleźć także w serwisie Odyssey, który stanowi pewną alternatywną formę dla YouTube'a. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć i czołem!